No, i widzicie, nastąpił szok, i waga będzie w dwóch częściach. Trudno, wybaczcie. Ja już po prostu nie będę tutaj powtarzała nagrania od początku, bo tutaj nam się zaczną energię mieszać. Także myślę, że wybaczycie, że właśnie nie bez powodu może tutaj przerwano tę akcję. Bo tutaj, słuchajcie, jesteście w energii tego odwróconego rycerza mieczy, wszystko jest znakiem. Tu może być właśnie jakiś taki. Wstrząs, który po prostu polega na tym, że y, trzeba będzie pewne rzeczy zaczynać od początku, czyli coś zostanie przerwane i trzeba będzie zaczynać od początku. Tak czuję, że tak może być, bo tu jest takie wywołanie burzy. Ta osoba wywołuje burzę, i tu po prostu chodzi o to, że jesteś w tym miesiącu, w listopadzie, wago niezadowolona. Niezadowolona. Tu jest ktoś, kto protestuje, ktoś, kto jest aktywistą i ktoś, kto jest niezadowolony, zwyczajnie. Yy, I tutaj chętnie weźmiesz udział w jakiejś dyskusji, widzę. Niemniej jednak ciężko się tu będzie dogadać z kimkolwiek. Dlaczego? Dlatego, że ta odwrócona dziewiątka denarów co ona tutaj czego jest świadectwem? Pokazuje zdarzenia osoby bądź osoby, z którymi yy, 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 mamy trudność w porozumieniu się, przede wszystkim dlatego, że nie ma tu niezależności myślenia. Są to osoby uwikłane w system albo po prostu yy, też pokazują się w otoczeniu osoby chciwe. Tu mamy chciwość materialną. Ty możesz się buntować przeciwko jakiemuś pracodawcy, albo możesz się buntować w ogóle przeciwko jakiemuś układowi który polega na wykorzystywaniu Ciebie i okradaniu, bo tu mamy okradanie, tu mamy jakąś taką niegodziwość, słuchaj, materialną. Może liczysz na otrzymanie jakiegoś spadku, jest walka o spadek, widzę. O jakąś korzyść materialną, o, o jakieś pieniądze tutaj może być kłótnia. Widać, że może być jakiś taki zatarg na tle pieniędzy. Też bardzo wyraźnie to jest tutaj yy, pokazane. Yy, więc będzie kilka na pewno wątków. Wyzwanie miesiąca i jak na niewagę odpowiesz. Sprawdźmy. A to jeszcze, widzę, taki jeszcze inny aspekt słuchajcie, zanim do tych wyzwań yy, przejdziemy yy, jest tu jeszcze taki aspekt pokazany w kontekście yy, tych Twoich korelacji, Ty i otoczenie. Twojej niezależności myślenia i trudności właśnie z samodzielnym myśleniem i wys wysnuwaniem jakichś takich wniosków, wyciąganiem wniosków, tak? To jest taka rzecz tutaj, jest taki zgrzyt. Zobaczymy wyzwanie miesiąca wago i jak odpowiesz na to wyzwanie miesiąca. Wyzwanie miesiąca. Dobra, to jest ta siódemka mieczy w odwrocie. Tu jest kradzież i niegodziwość, i tu jest kradzież i niegodziwość. Jakaś taka niegodziwa próba, słuchaj, okradzenia cię z czegoś, z energii, z pieniędzy, z dobrych emocji. Jak odpowiesz na to wyzwanie? Powiedziałabym: lekcje zostaną nauczone. Tu widzę taki aspekt. Sprytu też, bo widzisz, wyzwaniem może być sprytne posługiwanie się swoją wiedzą bądź zdobywaniem wiedzy. Tu mogą być jakieś, sporym wyzwaniem mogą być po prostu zerwane łącza. Tu mogą być jakieś trudności z ciągłością internetową, z komunikacją, a tu mamy naukę na przykład. Zdalne nauczanie tutaj się pokazuje, i trzeba będzie tutaj y, po prostu wiele rzeczy zrobić samemu, tak? Niezależnie właśnie od tych y, takich dziwnych okoliczności. Inna rzecz, jaka tutaj jest pokazana, to jest trochę na zasadzie takiej przestrogi, albo i wskazówki, że odwróconej siódemce mieczy będzie Wam dość y, trudno po prostu y, działać. Y, na niwie jakiejś twórczej. I tu jest duża ochota na takie właśnie y, działania twórcze. Natomiast i potencjał widzę jest, jest zdecydowanie. Natomiast ta ekscentryczna, jakaś taka inwencja twórcza, czy oryginalność, która się w tej karcie często pokazuje, wymaga tego, czyli zmyślnego planowania. To znaczy, że tu najprawdopodobniej będą jakieś ukryte haczyki w tym miesiącu. Będziecie skonfrontowani z czym? Z jakimś zawoalowanym działaniem, bo to widać. Może tu być po prostu też osoba wodnika. Dla Was wyzwaniem, nie niewykluczone jakieś wagi z wodnikiem, ale bardziej tutaj czuję coś innego. Takie wślizgiwanie się do zamku w jakimś świecie, oknem, bocznym wejściem pod osłoną nocy. Czyli ostrożność. 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 I co w przypadku tej ostrożności? W przypadku tej ostrożności yy, ja widzę tutaj, kochani, yy, takie Wasze podejście dość takie niewinne i świeże. Wiecie, dlaczego się będziecie buntować w tym y, miesiącu, bo najprawdopodobniej ktoś będzie chciał was oszukać, przedstawić wam jakieś sprawy w innym świetle, a wy y, dopiero później się zorientujecie, że coś jest nie tak, ponieważ tutaj tymi niewinnymi dziecięcymi oczyma na coś spojrzycie. Więc po prostu weźmiecie coś za dobrą monetę coś, co jest jakimś krętactwem. Mówię, tu jest niewinność tego spojrzenia dziecięcego, a po czasie okaże się, bo tu jest bunt pokazany, więc zorientujecie się, że, że zostaliście zwyczajnie oszukani. Że ktoś Was, tak powiem, kolokwialnie wpędził w maliny, nie? Tu widzę coś takiego. Yy, I to pokazuje się na pozycji wyzwania, więc powiedziałabym, że macie przestrogę, żeby po prostu uważać, być ostrożnym. Tutaj w tych takich sprytnie i ostrożnie też omijać przeszkody, jakoś próbować też sprytnie zadziałać, dlatego że tutaj nie macie doświadczenia w jakichś sprawach mi się pokazuje. Tu często jest osoba, która jest popędliwa, szybko działa, nie zastanawia się, idzie w coś bardzo szybko. Tu mamy niestabilność. I próbę kradzieży i oszustwa, i to mamy próbę kradzieży i oszustwa. W związku z tym, z, tego, z tej triady energetycznej tutaj wynika, że wy zostaniecie w jakiś sposób oszukani, że coś weźmiecie za dobrą monetę, że komuś uwierzycie, zawierzycie. Natomiast, no widać, że to będzie błąd, bo ten paść denarów tutaj mówi, że wy tutaj będziecie bardzo pracowici. Będziecie dość tacy tutaj i tutaj odważni, tacy niewinni, a tymczasem właśnie i komuś się też nie chce. Wam się bardziej chce pracować, a innym nie. Widzę tutaj w otoczeniu lenistwo i niechęć. Tu widzę na pozycji wyzwania też jakieś takie niefajne energie, takie nie do końca jasne, jakby się komuś czegoś nie chciało. A tu widzę człowieka pracowitego. Pracowitego, refleksyjnego, bardzo takiego ciekawego. Tu widać właśnie taką ciekawość dziecięcą. Inna opcja jest taka, że po prostu w tych kategoriach zachowawczości, bo tutaj mamy energię takie zachowawcze, ale też takie działające wam na nerwy i chcielibyście tutaj się zbuntować najprawdopodobniej, ale suma sumarum po jakimś buncie krótkotrwałym. Niestety trzeba będzie coś od skromnych początków zaczynać, czyli tak jak mi się tutaj to nagranie przerwało, chyba w odpowiednim momencie, bo tu coś przerywamy i zaczynamy od skromnych początków działać, czyli jeszcze raz na nowo, czyli powtóreczka. Tu często pokazuje się też student, osoba, która się uczy. I te czasy tutaj takie szkolne pokazują się niepewnie, natomiast jest tu pokazana wytrwałość. Jeszcze chciałabym doprecyzować tego paża denarów, bo to mogą być jeszcze inne energie, więc doprecyzujmy odpowiedź na wyzwanie uwagi, czym jest ten paźdenarów, czym to jest. No, właśnie, zobaczcie, trzy karty kradzieży macie: kradzież i niegodziwość w otoczeniu. Wyzwanie: kradzież i niegodziwość energii. Energię wam ktoś będzie podbierał. Wy tu się buntujecie przeciwko temu podbieraniu energii. Tu uczestniczycie właśnie w jakimś takim pracy grupowej. Co będzie wam podbierało energię? Już wam mówię: szkoła, studia, albo jakaś inna praca zespołowa, grupowa. Praca grupowa i zespołowa yy, tutaj wam. Tą energię podbiera, bo to widać tutaj dokładnie. I może dlatego trzeba będzie spojrzeć właśnie mm, na jakąś osobę oczami tej osoby, bo trudno tu będzie zrozumieć, jak ktoś może być taki głupi albo uparty. To może być dla Was niezrozumiałe i dziwne. No to przygotujcie się na taką właśnie ciężką artylerię umysłu, bo tu często jest ciężka artyleria. Umysłu, intelektu, bo mamy miecze w odwrocie, czyli z tą twórczością to tak ciężko. Wy byście chcieli bardziej innowacyjnie, twórczo, a musicie bardziej zachowawczo, bo w otoczeniu nie ma inwencji twórczej i oryginalności, tylko jest od A do Z. Praca grupowa jest nerwowa, stresująca. Tu mi się pokazują takie rzeczy, yy, które nadgryzają Waszą konstrukcję. Czyli co to znaczy? To znaczy, że bardzo tutaj trudno się odnaleźć w takim, w takim działaniu grupowym, gdzie jest pokazany deficyt uwagi, to znaczy nie poświęca się na przykład o właśnie przy zdalnym nauczaniu, na przykład nie poświęca się uczniowi wystarczająco dużo czasu i uwagi. Taki tylko przykład podaję. Może być metafora na wiele sytuacji, bo akurat tutaj uczeń i student został pokazany, ale wiecie, to może być dużo innych rzeczy. Te myszy zapowiadają utratę jakiejś kwoty, też niewykluczone, że tutaj jest po prostu żmudna praca. Ja w ogóle mam poczucie, że wy w listopadzie, w listopadzie będziecie naprawdę odbębniać jakąś żmudną, niepotrzebną pracę albo po prostu taką pracę, którą nazwałabym wyzyskiem. Praca, która wymaga, jak tutaj na tej taśmie produkcyjnej, precyzji, szczegółów, dokładnego kontrolowania, jest to nużące, monotonne i niepokojące dlatego, że po prostu albo ktoś tutaj szuka dziury w całym, albo Wy macie poczucie zwigania ciężaru, dlatego, że yy, mamy tu do czynienia yy, z takimi Dziwnymi ludźmi, tu widzę, którzy y, działają bardzo schematycznie. Oni nie rozumieją, czym jest innowacja, jakakolwiek. Mhm. Mamy stresujące środowisko pracy. Widać. No właściwie raz, dwa, trzy. W trzech, czterech kartach to jest tu widoczne. Zobaczymy, kochani, co dobrego czeka Was wagi w tym miesiącu. Co dobrego czeka Was w tym miesiącu? Co dobrego czeka Was w listopadzie. Odwrócony az denarów, i to ma być dobre. Albo zamknięcie firmy, albo w ogóle jakieś zamknięcie, albo zakończenie jakichś spraw, związanych z finansami, z pieniędzmi głównie. Yy, tu się brama zamyka. <laughs> to ma być dobre. Ok, doprecyzuję to oczywiście. Natomiast jakieś zakończenie ma być dobre. Może właśnie trzeba zakończyć jakiś projekt nieudany który tutaj, yy, a, jakieś zamknięcie tu ma być dobre, bo to tak się pokazuje. Zamknięcie, zatrzymanie, izolacja, yy, co jeszcze, yy, taka rzecz yy, generalnie zatrzymująca, zamykająca jakieś drzwi, tak? To, to macie w, takim, w takich kategoriach yy, braku postępu, w gruncie rzeczy. Pytanie, tylko dlaczego to jest dobre, tak się właśnie zastanawiam. Co, co, co w tym właściwie dobrego być może, w tym takim zatrzymaniu, skoro to tutaj na pozycji dobrego się pojawiło? Hmm. Może zakończenie pracy, właśnie, odejście z pracy. Może tak być. Odejście z pracy jakiejś takiej toksycznej, niefajnej. Może to jest szansa. Dla Was paradoksalnie, jakaś trudność może być szansą, żeby się definitywnie z czymś pożegnać i zostawić to za sobą. Może być tak. Co jeszcze tu może być? Przestój związany z. Taki, takie przeciąganie w czasie, może odwlekanie terminu najzwyczajniej być dobre, żeby chronić Waszą jakąś przedsiębiorczość. Może być tak, że tutaj, żeby chronić Waszą przedsiębiorczość, dobre będzie odwlekanie jakichś terminów, przekładanie terminów, wyznaczanie innego terminu. Coś takiego też tu jest widoczne. Doprecyzuję w tych sprawach dobrych, czym jest ten odwrócony astenarów, bo jak widzicie, energia jest dość niejasna. A, jeszcze tu jest takie kółeczko. Odwlekanie terminu ślubu będzie dla Was dobre. Wyraźnie to zostało pokazane. Ślubu, podpisania umowy, podpisanie kontraktu. Tu już wyraźnie to widzę, Tuż mamy yy, pewność w temacie. Składanie podpisów pod czymkolwiek. Kontrakty, śluby, składanie czegoś na piśmie, podpisów, obietnic itd., itd., tak? Yy, odwlekanie terminu tutaj. Ważnych uroczystości bym powiedziała. Uroczystości, imprez rodzinnych, bo tu często sprawy związane z domem, z rodziną, z małżeństwem się pokazują, to na pewno to, to będzie dobre, odwlekanie tych terminów, ważnych wydarzeń, może tak, o najogólniej, bo nie wszyscy są w energii przecież za ślubin, prawda? To jest jasne. Powiedziałabym, że odwlekanie terminów ważnych wydarzeń związanych z przedsiębiorczością. Albo po prostu związanych z kochani. Z tym. No. Szybciutko podpowiedzcie mi z, z tym pierścioneczkiem. Podpisywaniem umów z porozumieniami. Tu jakieś terminy zapłaty za coś też są zmienione, przesunięte w czasie. Powstrzymane jest jakieś takie dołączenie do, do klubu, grupy, jakichś ludzi. To też i to, co tutaj pokazuje się w rzeczach dla Was dobrych, no, może wam, wam to być w czymś pomocne. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Tu kończymy z czymś po to, żeby nawiązać nową znajomość. Czyli najprawdopodobniej może być tak, że jeżeli jesteście singlami, to jest bardzo duża szansa i prawdopodobieństwo, bardzo duża szansa i prawdopodobieństwo, że wyjdziecie tutaj z jakiejś samotności, że zakończy się tutaj ten proces domykania czegoś i poznajecie kogoś nowego. Poznajecie dopiero kogoś nowego i jest tu nowa znajomość. Pojawia się tu często w miłości nowa znajomość, dlatego właśnie, że coś się już skończyło albo coś się właśnie kończy, coś jest na wylocie, po prostu. Mhm. A opcja taka dla tych zakończeń związanych z... Wiecie, co tu jeszcze będzie można zakończyć? Hmm. Jakieś finansowe porozumienie. Można będzie na przykład połączyć konta. Jakieś dobra wspólne, coś takiego, połączenie. Połączenie jest tu pokazane kont. Na przykład taka rzecz. Hmm. Ważny może być 25 dzień miesiąca. Nie mam pojęcia dlaczego. Który wam odsłoni hmm, takie. Hmm, Kwestie związane z poczuciem wspólnoty, czym to jest bądź czym nie jest. Może być żmudna, monotonna praca, po raz kolejny pokazane. Zakończenie żmudnej, monotonnej pracy może być dla Was dobre, które cyklicznie po prostu kręci się w kółko, wciąż tak samo, wciąż tak samo, wciąż tak samo. Żmudna i monotonna praca, kręci się, kręci, kręci, a tu koniec tego. Też jest taka opcja. W kwestii romantycznej. Jest coś takiego, że yy, macie przesunięcie terminów, albo po prostu z kimś się przed, przed, nie angażujecie się w jakąś relację, yy, dlatego że ktoś dla Was może być niedostępny, dlatego wolicie wejść w nową znajomość z zupełnie kimś świeżym, bo osoba, którą już znacie, to w tych kwestiach romantycznych wydaje Wam się tak niedostępna. Że sobie najprawdopodobniej odpuścicie. Mhm. Dobrze, kochani. Twoje nadzieje i obawy. Twoje nadzieje i obawy. Twoje nadzieje i obawy w miesiącu listopadzie 2020. Odwrócona piątka tych buław. No, na pewno nadzieja jest taka, żeby wyjść z jakiegoś konfliktu. Wyjść z jakiegoś ugrupowania, które y, tutaj y, po prostu rywalizuje, albo przestać rywalizować. Nie masz ochoty na rywalizację, masz ochotę na współpracę. Tu jest taka nadzieja, tak? I powiedziałabym, że y, to może wzbudzać obawy, dlatego że pytanie, jak to się uda? Y, w kontekście tych innych kart w rozkładzie wynika, że. Szybciej tutaj do, yy, dojdzie do zerwania umowy niż do podpisania czegoś nowego. Naprawdę, bo tu mamy albo to właśnie przesuwanie terminów, albo zrywanie umów. Często wychodzenie z jakiejś konkurencji, wychodzenie też ze związków, w których jest za dużo ludzi, czyli na przykład z trójkątów. I czy do tego dojdzie? Yy, może, ale nie musi, bo to jest nadzieja, że tak się stać może. Ale tu mi te karty poprzednie pokazały, że jest to możliwe, że tak się stać autentycznie może. To jest trochę takie podcinanie też gałęzi, na której się siedzi. Czyli czasami jest tak, że konieczne jest poniesienie jakichś strat, żeby było lepiej. Czyli niestety, na przykład zwolnić się z pracy, której już mamy dosyć, po to, żeby zainicjować coś nowego. Tyle tylko, że ten miesiąc, to raczej do takich całkiem nowych inicjacji jeszcze nie jest dobry, tak? To wyraźnie zostało tutaj pokazane. Mamy przesunięcia w czasie. Natomiast jest taka nadzieja, nie? Że, że powróci porządek, powróci spokój po tej bitwie, że jakaś bitwa i konflikt się zakończy. Często sprawy sądowe się tutaj pokazują, więc macie nadzieję na proces sądowy, na jego uruchomienie. Ale powiedziałabym, że to, to co dobre, to mamy odkładanie terminów, coś, co się cyklicznie ma dalej kręcić. W związku z tym, ja myślę, że sprawy sądowe się przynajmniej na chwilę mogą zatrzymać. Jest taka opcja. Zobaczymy przyczynę zdarzeń, doświadczeń miesiąca wagi, kochane, co wy tu macie? Przyczyna zdarzeń, doświadczeń miesiąca wagi, listopad 2020, przyczyna właśnie tych wszystkich energii, dziesiątka była w odwrocie przeciążenie zmęczenie chciałabym powiedzieć tym wszystkim, bo tak naprawdę tu jest wszystko tu jest wszystko, ale to też jest taki kres, kres sytuacji pokazany, że wy macie dość, po prostu, tu jest pokazana taka osoba, która właśnie jak nie waga, już nie jest taka spolegliwa tylko zaczyna walczyć, zaczyna się buntować, to tak samo mamy bunt, po to, żeby wyjść z jakiegoś ucisku i niesprawiedliwości. Ucisk, niesprawiedliwość, takie poczucie zmagania się z losem czegoś tutaj jest za dużo na swoich barkach niesie się ciężar, który jest bardzo trudny do udźwignięcia. W związku z tym, to jest przyczyną zdarzeń i doświadczeń tego miesiąca. Czego dotyczy to przeciążenie? Doprecyzujmy. Podwójności życia albo rozstaju dróg. Niezdecydowania, co dalej, w którą drogę się udać, jaką podjąć pracę, gdzie iść i czy w końcu iść, czy jeszcze tak stać na tym rozdrożu. Przeciążenie sytuacją bycia na rozdrożu. Jesteście przeciążeni sytuacją. Bycia na rozdrożu albo podwójności jakiegoś życia, czyli trzeba się w końcu ustatkować. Dlaczego? Dlatego, że tu widać, że mamy tak albo bycie właśnie w przyczynie, tak? Byliście bądź jeszcze jesteście w po prostu w jakichś sytuacjach pełnych niewierności, bo tu mamy niewierność partnerską, tu mamy zdradę, tu mamy wahania w obliczu właśnie skomplikowanego rozstaju. Dróg, dlatego że hmm, po prostu kochani, w miłości to albo tutaj mamy inną relację, że ktoś z kimś już jest. Jeżeli chodzi o kwestie zarobkowe, bądź właśnie takie: kariera, praca, finanse, to mamy tutaj taką rzecz, która bardzo was przeciąża, dlatego że albo wymaga częstego podróżowania. Yy, tu mi się taki pokazuje kierowca ciężarówki, metaforycznie, albo po prostu inna rzecz zupełnie. Po prostu praca jest nudna, monotonna, przeciążająca, a wy chcecie mm, no czegoś bardziej dynamicznego, tak. Za, w ogóle tutaj wzięliście na siebie za dużą odpowiedzialność. Tu widać, że jest za dużo odpowiedzialności, jakichś obowiązków nadmiernych. Tego po prostu jest za dużo. Inna opcja, yy, kochani moi, w przyczynie zdarzeń, doświadczeń miesiąca, może być po prostu osoba niezależna, która żyje na walizkach, jest ciągle w ruchu i możliwe, że była niewierna, prowadziła życie podwójne i tyle, nie? Jest to jedna z opcji, nie jedyna, jak widzicie. Wszystkie Wam tu przedstawiłam. Przynajmniej starałam się. Zobaczymy, z czym wychodzicie z miesiąca wynik. Albo zwyczajnie przeciążenie obowiązkami. I tu jest ten rozstaj taki dróg. Yy, zostać w tej pracy, czy pójść do, do innej. Na przykład, prawda? Na przykład. Z czym wychodzicie wynik ósemka denarów? Powiedziałabym, ciężka praca. Praca, praca i jeszcze raz praca. To jest taki ewentualnie tu jest właśnie taka renegocjacja, jeszcze raz planowanie, sprawdzanie. Tu właśnie zastanawiamy się, jeszcze przed podpisaniem kontraktu, a poza tym tu się pisze różne rzeczy. Tu można pisać, tu można tworzyć CV, tu można pisać również książki, publikować. Różne rzeczy tu mogą być. Koniec miesiąca polega tu na planowaniu, spisywaniu czegoś, yy, jakiś takim segregowaniu dokumentacji, przygotowywaniu dokumentacji, czeki, faktury, rachunki, takie rzeczy, takimi sprawami się zajmować możecie, albo po prostu tu jest generalnie pokazana ciężka praca. Tu się ciężko pracuje, na wylocie miesiąca też widzę tak finansowo dosyć dobrze, to znaczy szału nie ma i kokosów, bo ósemka denarów zawsze pokazuje zysk adekwatny do włożonej pracy. Jak się ma do tego wcześniejszego przeciążenia, ja myślę, że bardziej tutaj chodzi o coś innego, że wy tutaj wykonujecie swoje obowiązki, yy, macie tutaj pod koniec miesiąca w zaciszu jakimś domowym, widać szkolenie bądź kurs, nauka, albo sprzedajecie coś, ale to jest taka dziwna sprzedaż pokazana, bo tu mamy sprzedaż, tu mamy handel, zamówione prace, ale widzicie, gdzie to się dzieje. W obrębie jakiejś, y, mimo wszystko, czterech ścian, tak? Generalnie jest tu powiedziane, że y, po prostu ten. Y, y, generalnie porządek w jakimś projekcie i uczestnictwo będzie dla Was kłopotliwe, ale nie sądzę, żebyście na przykład mieli stracić pracę czy opuścić pracę w listopadzie. Chętka będzie. Bardziej to będzie w sferze deklaracji i jakiegoś buntu wewnętrznego. Możliwe, że zadziałacie, ale widzę, że jakaś część jednak kurczowo będzie się tego trzymała, co ma, z obawy właśnie przed tym rozdwojeniem, że pójdzie w niewłaściwą stronę. Tym bardziej, że, że, że tu macie w tych obawach, że podcinając tę gałąź, stracicie wszystko. Tak to widać. Dobrze. Rada, moje drogie. Rada. Rada dla Was, Wagi. Listopad 2020. Rada dla Was. Rada. Yy, odwrócony wisielec, czyli stagnacja, zastój. On mówi o takim naprawdę utknięciu w martwym punkcie, ale takim świadomym, żeby świadomie niczego nie przyspieszać. Skoro taka jest rada, to ja tu inaczej nie mogę powiedzieć, jak po prostu... Yy, bo chciałoby się po, powiedzieć, nic nie rób z tym czymś. Przeciwko czemu się najbardziej buntujesz? Po prostu nie w listopadzie, no. Nie w listopadzie. <laughs> Zwykle yy, zachęcam do działania, no, ale nie będę się tu z kartami kłócić. Skoro odwrócony wisielet mówi o tym, żeby się zatrzymać, to się zatrzymaj, no. I tyle. Taka jest rada. Yy, jeśli te terminy, które się zawieszają, bo nast następuje odwlekanie, Czegoś tam w czasie i to jest dla Was dobre, bo to się też pokazało jako rzecz dobra dla Was. To znaczy, że, że tak ma być. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Nie musimy. Ten odwrócony <laughs> mówi o jeszcze takim, no mimo wszystko, wymuszonym poświęceniu. To znaczy, że <laughs> to nie jest tak, że Wy tego chcecie. To jest jasne, wy tego nie chcecie, niemniej jednak <laughs> rada jest taka: żeby się temu poddać, żeby się temu poddać, zwolnić wewnętrznie. Skoro zewnętrznie tu wiele rzeczy wskazuje na to, że się zwolni, to ty wewnętrznie też spróbuj zwolnić. Ale to wiesz dlaczego? Żeby spojrzeć na rzeczy z nowego punktu widzenia. Bo tu zawsze jest taka y y wytyczna, żeby patrzeć na rzeczy z nowego punktu widzenia. Mhm. Y y nad tym uczestnictwem, myślę, się trzeba będzie zastanowić. Nad granicami tego uczestnictwa. I, I jak bardzo możesz się poświęcić? Dokąd sięgają granice tego poświęcenia? Myślę, że to będzie takie priorytetowe. Zobaczymy dla Was, kochani, przesłanie ze świetlistej siły aniołów. Poproszę o wsparcie ze świetlistej siły aniołów dla Wagna listopad 2020 roku. Poproszę. Co tu wagi mają usłyszeć? Anioły fioletowego promienia. Tak, to jest to zwolnienie wewnętrzne. Karta medytacji, tak naprawdę. Tu też trzeba by się przyjrzeć bardziej też takim sprawom, które minęły lub właśnie się kończą, tym opóźnieniom wtedy łatwiej może będzie też coś udźwignąć e, tak tu jest powiedziane Tego, te anioły fioletowego promienia niechże ja zerknę, bo tak dokładnie ich nie pamiętam moment, odszukam w książce już Wam czytam e, tak Wam nakreślę, chodzi o wybawienie a widzicie, karta ta została zatytułowana jako wybawienie wybawienie z jakiegoś ucisku, wybawienie. Jest powiedziane spójrz w niebo, pamiętaj o anielskiej siódemce, spójrz w oczy aniołom, pamiętaj o blasku wieczności. Spiralnie wirujący ogień poszerzonej świadomości przemiany przenika cię swoją siłą. My, anioły fioletowego promienia, przygotowujemy cię, wraz z tobą lecimy ku wieczności tam, gdzie mieszka pokój i wolność. Widzisz, tam gdzie mieszka pokój i wolność, chodzi o to, żeby poszerzać świadomość, rozwijać się wewnętrznie i ten czas listopadowy ma służyć też odnawianiu zerwanych niegdyś więzów, być może. Co dla niektórych pewnie tak będzie. W każdym razie tu jest powiedziane: yy, przychodzisz do epoki wodnika. Wodnika, nie wiem dlaczego tak dziwnie akcentuję wodnika. Czyli do takiej energii mistycyzmu, duchowej świadomości. Tyle tylko, że tu nie ma w świecie tej gotowości. Nie ma. Tu widać, nie ma. Chodzi o to, żeby tutaj wyzwolić się, żeby się wyzwolić ze swojego dotychczasowego życia. Tak naprawdę, tu jest powiedziane, że najwyraźniej łączą cię jeszcze jakieś więzy. Sprawy, które cię hamują, ograniczają, a, nie a jeszcze nie zostały doprowadzone do końca. I trzeba się tutaj od tego absolutnie uwolnić, potraktować to jako wezwanie, żeby zmienić obecną życiową sytuację. Dopisać nowe wiersze do kroniki swojej teraźniejszości i przyszłości. Tak tu macie powiedziane, kochani. Tak, szukam jakiegoś, jakiejś modlitwy. Jest modlitwa, uwaga. Możecie przywołać anioły fioletowego promienia tymi słowy. Uwaga. Anioły fioletowego ognia, oczyśćcie mnie, wybawcie mnie, prowadźcie mnie w nowe wymiary, pokażcie mi drogę, pokażcie mi moją misję, pokażcie mi mój plan, według którego idę przez życie. Jestem gotów, zadziałajcie teraz. Dziękuję. Prosto, krótko i na temat. Warto to zrobić. Przesłanie tych aniołów brzmi: Udaj się w światło przemiany i poszerzania świadomości, rozbudzisz wówczas w sobie uśpiony dotąd umiejętności. Okej, okay, tego wam życzę, kochane wagi, wolności, jakiegoś takiego przebudzenia w tym wszystkim. Widzę, że to następuje powoli i nie bez bólu, bo to pytanie o granice swojego poświęcenia. Będzie w listopadzie wciąż aktualne. Czy warto dalej się tak poświęcać? Na rzecz. chyba jakiejś grupy. Tak. Ludzi. Mhm. Wszystkiego dobrego, kochane Wagi. Dobrego miesiąca. Film jest w dwóch częściach, więc najpierw puszczę pierwszą część, później drugą. Jakoś to sobie musicie, moje drogie, posklejać. Wybaczcie. Papa. Pa.